Dzień dobry, państwo. Dziś będzie trochę o Japonii. Japonia przed laty była na ustach całego świata jako taki kraj przyszłości. W roku 1980, jeszcze przed rejestracją NSZZ Solidarność, przywołał przykład Japonii Lech Wałęsa. Stwierdził, że Polska stanie się drugą Japonią. To był rok 1980. Potem jeszcze wielokrotnie Wałęsa przywoływał tę Japonię za wzór, do którego będziemy dążyć, ale który w końcu osiągniemy. Ale mówienie wówczas o prześcignięciu Japonii no, było znaką co najmniej odklejenia się od rzeczywistości. Potem jeszcze wiele razy Wałęsa powoływał się na tę Japonię, do której mieliśmy dążyć. Potem zaczął się tłumaczyć, że co innego miał na myśli, że ta Japonia to miał być tylko symbol zmian, jakie się mają dopiero w przyszłości w Polsce dokonywać. Potem Wałęsa wyraźnie uciekał od tematu Japonii, no, jakby ze wstydem. Jakby się bał, że zostanie przyłapany na kłamstwie, na obiecaniu gruszek na wierzbie, na politycznym bajaniu dla zbicia kapitału i politycznego poparcia. No bo kto by nie chciał, żeby w Polsce była Japonia? Wówczas kto by nie chciał. A dziś po ponad trzech dekadach od rozpoczęcia naszych przemian dokonało się to, co obiecał Wałęsa. Nikt jakoś głośno o tym nie mówi. Owszem, wspomina się, że w dobrobycie osiągnęliśmy poziom ponad 80% średniej Unii Europejskiej, ale nikt nie mówi, że te obiecanki Wałęsy ostatecznie się sprawdziły. No, pewnie i sam Wałęsa skutecznie przez te trzy dekady wypierał w sobie tamte obiecanki. Ale dzisiaj możemy ostatecznie świętować. Osiągnęliśmy poziom dobrobytu Japonii. Tak, państwo się nie przesłyszeli. Osiągnęliśmy poziom dobrobytu Japonii. Osiągnęliśmy japoński dobrobyt. Japonia. Japończycy są taką zamkniętą, niemal hermetyczną kulturą. Przekraczając próg japońskiego domu, należy powitać gospodarzy sakramentalnym o shimasu, czyli dzień dobry. I trzeba pamiętać o, o zdjęciu butów. Buty należy zostawić w specjalnym przedsionku i wejść na stopień w samych skarpetach lub kapciach, które zapewne będą już na nas przygotowane, czekały. No i w toalecie japońskiego domu znajdziemy osobną parę kapci, przeznaczoną tylko na czas korzystania z toalety. No bo w Japonii nie powinno się chodzić po domu w kapciach z toalety. I na odwrót, do pomieszczeń wyłożonych matami tatami nigdy nie wchodzi się w butach ani w kapciach. Powszechnym zwyczajem jest również przynoszenie ze sobą omiyage, czyli takiego niewielkiego podarunku dla gospodarza. Wręczając upominek trzeba wypowiedzieć takie zwyczajowe sumaranai mono desuga, czyli to nic szczególnego. Taki typowy dla Japończyków sposób wyrażania szacunku poprzez uniżanie swojej osoby, a wywyższanie rozmówcy. Takie te japońskie zwyczaje, trochę inaczej jak u nas, troszkę inna kultura. Pokazuje dobrobyt na wykresie PKB per capita purchasing power parity. Jeszcze trzy dekady temu, na początku naszych przemian ustrojowych, nasze ten produkt krajowy brutto per capita, purchasing power parity, był na poziomie średniej światowej, pokazuje to. I było ponad trzy razy mniejsze od Japonii. Dobrobyt Japonii był na poziomie Szwecji i był nieco wyższy niż w Niemczech. No i już w sposób widoczny wyższy niż poziom Unii Europejskiej, strefy euro. I poziom dobrobytu Japonii był wyższy niż w Irlandii. Nie mówiąc już o krajach grupy Wyszehradzkiej, no i najlepszych z tej grupy Czech. Widzimy te dysproporcje wówczas. Ale potem jeszcze ten japoński dobrobyt rósł. W roku 1995 Japonia przegoniła Szwecję. Wprawdzie brakowało Japonii nieco do poziomu Stanów Zjednoczonych, czy wiecznie bogatej Szwajcarii. No ale nie zapominajmy, że Japonia II wojnę światową przegrała. No i Japonia została zmuszona w ramach reparacji wojennych na różnego rodzaju odszkodowania. Między innymi wypłaciła miliard dolarów reparacji oraz 490 milionów pomocy gospodarczej dla Birmy. Stany Zjednoczone przejęły całe mienie zagraniczne Japonii, szacowane wówczas na 3 miliardy przedwojennych dolarów. A potem w latach 47-50 Stany Zjednoczone dokonały demontażu japońskiego przemysłu. No wtedy to było tylko na kwotę 4,6 miliona dolarów. Za to demontaż Rosjan był bardziej znaczący, bo wykonano go na 895 milionów dolarów. A całościowy koszt radzieckiej okupacji wynosił 2 miliardy ówczesnych dolarów. Wydatki samej Japonii na prowadzenie wojny wynosiły, uwaga, 56 miliardów dolarów. No, nie licząc samych zniszczeń powstałych w wyniku II wojny światowej, po, przekazuję te liczby, żeby pamiętać, że to dziedzictwo japońskie, dziedzictwo II wojny światowej, stale im towarzyszyło w ich gospodarczym rozwoju, a zburzenia mieli przed oczami i to, co II wojna spowodowała. Tak, na początku lat 90. Japonia należała do najbogatszych państw świata. Słowa, które wypowiadał wówczas Wałęsa, no, wtedy to brzmiały jak bluźnierstwo. Traktowano je jak symbol, bo nikt w ich siłę sprawczą nie wierzył. Nikt nie wierzył, że staniemy się drugą Japonią kiedykolwiek. Ale na początku lat 90. Japonia przeżyła załamanie. Doszło do sytuacji, że 11 hektarów gruntów w Tokio, na których był pałac cesarski, było na rynku nieruchomości wyceniane na więcej niż największy gospodarczo stan w Stanach Zjednoczonych, więcej niż Kalifornia. I wówczas runęła giełda Nikkei, runęły ceny nieruchomości w Japonii. Ceny nieruchomości przez 14 kolejnych lat tylko spadały i spadały i spadały i spadały. Tamten krach, tamten japoński krach, przyrównywany bywa ze względu na koszty do łącznych kosztów japońskich, które poniósł ten kraj w II wojnie światowej. A co się działo z japońskim dobrobytem? No cóż, dobrobyt stanął w miejscu. Tu widzimy wzrosty dobrobytu w okresie 1990-2022. W Polsce wzrost 7,5, i a w Japonii zaledwie dwa i pół razy. W Unii Europejskiej wzrost 3,9 razy, w strefie euro 3,5 razy. Nawet w bogatych Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii no, nastąpił wzrost 3,2 razy. Tylko Japonia odstaje. Poza Japonią jest wiecznie wojujący zarabami Izrael. No ale cóż, wojna kosztuje, dlatego Izrael, dlatego Izrael też nie rośnie. Ale Japonia żadnej wojny nie doświadczyła, jedynie załamanie gospodarcze. Tyle, że to załamanie miało taki bardzo szeroki wydźwięk gospodarczy. I z tego powodu Japonia nie wzrastała. A tu już mamy dobrobyt, danno dominii 2022. W roku 1990 Irlandia była na poziomie Grecji, a dziś między Irlandią i Grecją jest 3,5-krotna różnica. Irlandia jest nieprawdopodobnie bogata, a Grecja, no, Grecja jest tradycyjnie biedna. Bogatsze od Japonii są kraje bałtyckie, Litwa i Estonia, bogatsze od Japonii są Czechy, no i oczywiście bogatsza od Japonii jest Unia Europejska i strefa euro, i Niemcy i Szwecja. Proszę państwa, Japonia spadła. Spadła z tego wysokiego piedestału dobrobytu, no i pozostało jej wspomnienie niedawnej przeszłości. No i dlatego Polska w końcu dogoniła Japonię, jeżeli chodzi o dobrobyt. Stało się to, co przed trzema dekodami jeszcze nikt w to nie wierzył. Coś, co mogło być tylko wtedy niewypowiedzianym marzeniem, a dziś to już jest nasza rzeczywistość, aż wydaje się to nierealne. No a może tylko ulegamy iluzji liczb. Sprawdźmy. Produkt krajowy brutto per capita, purchasing power parity, oznacza dobrobyt. Ale czy dogoniliśmy Japonię w pozostałych wskaźnikach? Popatrzmy na konkurencyjność ich gospodarki, czyli to nominalne PKB per capita. I tu pokazuje to na wykresie tym ciągłym. Najwyższe nominalne PKB per capita Japonia miała w roku 1995. I to było aż 44 198 dolarów. Ale potem, przez prawie 3 dekady, Japonia już się nie odrodziła. No wprawdzie tam widzimy, w roku 2011-2012 na krótko miała nawet wartość 49 145 tysięcy dolarów, ale ostatecznie poległa i ostatnio zeszła na 34 dolarów. 14 dolarów. No czyli zeszła do poziomu 77% wartości z roku 1995. Trzy dekady upłynęły w stagnacji, a właściwie w regresie. Bo ostatecznie w roku 2022 była wartość o 23% niższa niż w roku 1995. Co to oznacza? Ano, że przez trzy dekady konkurencyjność Japonii. Stała, stoi w miejscu, a właściwie to ona maleje. A Polska. No, kiedy Japonia miała konkurencyjność na poziomie 44 dolarów, to konkurencyjność Polski wynosiła zaledwie 3687 dolarów. Japonia miała konkurencyjność 12 razy większą. Ach, nie ma się co dziwić, że Bałęsa i nawet jego oponenci. Że wszyscy oczami wyobraźni widzieli japońskie państwo jakby było nie z tego świata. To pokazuje na diagramie konkurencyjność anno dominii 1995. Ten wysoki komin na przedzie, to Japonia. Właściwie nie ma sobie równych, nie ma konkurentów. Japonia jest klasą sama dla siebie. Drugie w kolejności Stany Zjednoczone mają konkurencyjność o 35% mniejszą, o ponad 1 trzecią mniejszą. Japonia się odkleiła od konkurencji i pognała do góry. Światowa konkurencja drepcze sobie w tempie dwudziestu kilku tysięcy. Ta najbardziej rozwinięta konkurencja to jest to dwadzieścia kilka tysięcy, a reszta to już zupełnie dno. Ale Japonii już nikt nie dogoni. No, tak się przynajmniej wydawało. I w tamtym momencie Wałęsa mówi, że chce w Polsce drugą Japonię. <śla> Zabawny facet. Tak wszyscy wówczas myśleli. Korea Południowa miała wówczas konkurencyjność równą 12,5 tysiąca dolarów. No a Polska, widzimy, że sporo, sporo poniżej średniej światowej. A tu już pokazuje zmiany, jakie zeszły w okresie 1995-2022. Chiny, Wietnam i właściwie cała Azja Wschodnia i Pacyfik. No, tam ta konkurencyjność przyrosła najbardziej. To są ci światowi giganci gospodarczy. Japonia była pierwsza, za nią poszła Korea Południowa, a potem ruszyło Pospolite Ruszenie Reszty Azji Wschodniej i Pacyfiku. Taki pracowity azjatycki naród. I co ciekawe, to co już mówiłem, konkurencyjność Japonii spada. Przez te ponad no, 2,5 dekady, czy nawet więcej, konkurencyjność Japonii spadła. Konkurencyjność Hiszpanii także. A tu już mamy rok 2022. Konkurencyjność Japonii, no proszę popatrzeć, mniejsza niż azjatyckiego Singapuru, mniejsza niż Hongkongu, mniejsza niż Stanów Zjednoczonych i Australii i nawet Puerto Rico, mniejsza niż Unii Europejskiej i strefy euro, zbliżona do Korei Południowej i tylko trochę ponad Słowenię i może nawet Czechy, ale Polska ma tylko 55% konkurencyjności Japonii. W dobrobycie osiągnęliśmy ich poziom, ale w konkurencyjności bardzo dużo nam jeszcze brakuje. Obrazowo rzecz przedstawiając, mamy do dyspozycji niby te same dobra w tej samej ilości co Japończycy. Tyle, że jakość tych dóbr jest już bardzo różna. Te dobra, którymi oni się otaczają, są około dwa razy lepsze od tych naszych. Od i cała różnica. To, co widzimy na liczbach, staram się przedstawić fizycznie. Za japońskim kryzysem w początku lat 90. stały głównie Stany Zjednoczone. Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w 1980 wynosił 19,8 miliarda dolarów, a już w roku 1984 wyniósł 112,5 miliarda dolarów. No proszę popatrzeć, to był wzrost tragiczny dla Stanów Zjednoczonych. Przemysł amerykański płakał wówczas, bo importowane dobra były tańsze od ich własnych. I wówczas w 1985 roku dochodzi wśród państw G5 do zawiązania porozumienia, tak zwane Plaza Accord. G5, czyli wtedy to były Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Japonia. I te kraje zobowiązały się do dewaluacji niemieckiej marki i japońskiego jena. Jak raz oba państwa, które tej dewaluacji miały dokonać, były to państwa, które drugą wojnę przegrały, a teraz okazywały się bezkonkurencyjne, jeżeli chodziło o ich eksport. No i głównie Stany Zjednoczone zmusiły ich do tej dewaluacji. To na wykresach pokazuje, jak bardzo w następnych latach japoński jen i marka niemiecka umocniły się do dolara i spowodowały, że ich eksport stał się droższy. Wprawdzie niemiecki eksport spadał, ale japoński już wcale nie. Japończycy mieli ogromne rezerwy na kosztach wytworzenia i w wyniku deprecjacji jena w Japonii spadł, ale import, bo nie opłacało się droższych zagranicznych produktów kupować. Eksport wcale nie. Można powiedzieć, pogłębił się ten deficyt handlowy, jaki do tej pory występował. Doszło do napięć między Stanami Zjednoczonymi i Japonią. No, i resztę operacji znamy już z książki Song Hongbinga, Wojna o Pieniądz. Japonia poległa w starciu z dwoma amerykańskimi bankami i derywatami, których siły wówczas jeszcze nikt nie znał. To była to, ta pierwsza odsłona światowa. W roku 1995 wyautowana z wyścigu o liderowanie światu została Japonia. A w roku 2008 ten sam los spotkał Unię Europejską. Nie tylko zresztą Unię Europejską. Pokazuje te zależności na mapie. Cała Europa w roku 2008 poległa. Europa i jej przyległości. Stany Zjednoczone od tego 2008 roku zostały samotne na placu, boju o liderowanie w gospodarce światowej. Czy to było przez Stany Zjednoczone zamierzone? No nie wiem. Ale pokazuje, jak to wygląda na wykresie. To się po prostu dokonało. Japończycy, no, można powiedzieć, nie są tak, jak my sądzimy, samotnikami. W okresie kwitnienia wiśni mają rodzime świętowanie coś na wzór naszych majówek. Wiśnia, czyli po ich niemu, sakura. W Tokio to świętowanie wypada na przełomie marca i kwietnia. Rozkłada się wówczas niebieskie tatami i pod drzewami sakur, czyli tymi drzewami wiśniowymi, i rodzinnie się imprezuje. Wprawdzie nie ma tam gryli, no, ale alkohol już się pojawia. Impreza nazywa się hanami, czyli Wąchanie kwiatów, kwiatów sakur, kwiatów wiśniowych. Najlepsze miejsca w parkach zajmowane są na kilka godzin, a niekiedy nawet na kilka dni przed samym wydarzeniem. W miastach takich jak Tokio popularne są nocne zabawy pod drzewami sakur. Niekiedy jak na przykład w tokijskim parku Ueno przy świetle papierowych lampionów. I od tego wąchania sakur, czyli hanami, zaczyna się często kolejny japoński rok szkolny czy rok podatkowy. Japonia leży na tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia. Ten tak zwany Ring of Fire otacza Ocean Spokojny. Tu go pokazuje na slajdzie. Na długości około 40 tysięcy kilometrów znajdują się 452 wulkany. I występuje tu około 90% wszystkich trzęsień ziemi na świecie. No, leżą tu m.in. takie wulkany jak Pinatubo, Fuji, Mount St. Helens czy Parikutin. W Japonii ziemia drży. Trzęsienia ziemi są w Japonii na porządku dziennym. Występuje tutaj około tysiąca trzęsień ziemi rocznie. Zresztą o różnej sile. Tubylcy zdążyli się do nich przyzwyczaić, ale przybyszom wydaje się to czymś nadzwyczajnym. Ziemia zaczyna im się trząść pod nogami. Może raczej należałoby powiedzieć, że ziemia im pływa pod nogami, i cudzoziemcy wpadają w panikę. Bo widać, jak budynki się kołyszą, jak dźwigi chyboczą, jak ziemia drży. Telewizja zazwyczaj nadaje wówczas ostrzeżenie i ludzie posłusznie wychodzą na ulicę. Proszę Państwa, ale jak spojrzymy na tych ludzi, to próżno szukać śladów zmieszania, bo robią to często. Jaką siłę miały niekiedy wstrząsy? No, tu pokazuje 7,9 w skali Richtera. Jeszcze jeden kolejny alarm, jeszcze jeden kolejny. Zwykła japońska codzienność. Zazwyczaj trzęsieniu ziemi towarzyszy morskie tsunami. Ogromna fala powstaje na oceanie i wdziera się z impetem w ląd. Czasami nawet na długich odcinkach długości. No, jak długich? Tutaj bywa że i 650 kilometrów. Czy duże bywają takie fale tsunami. No wówczas przy tych 7,9 skali Richtera fala miała 7 metrów i miała uderzyć w miasto Sendaj, ale czasami bywają fale nawet 30 metrów. 30 metrów, czyli wysokość dziesięciopiętrowego wieżowca i zmiatają dosłownie wszystko na lądzie. I niekiedy wchodzą 6 czy 7 kilometrów w głąb lądu. Tak, policzymy to 650 km na długości, 7 km na szerokości. To mamy ponad 4000 km kwadratowych kompletnej znisty. Żaden dom ani droga nie uchowa się w całości. Domy i drogi zostaną zmiecione i poprzestawiane. Może zostaną domy betonowe, naruszone, ale nie zburzone. Nie uchowa się żadna uprawa rolna, żadne zwierzę hodowlane, żadne życie. A po czasie będzie do zebrania gruba warstwa wszelakiego róbcia. Tego stale doświadczają Japończycy. U nich to codzienność. I jeszcze dochodzi drżenie o własne życie. Mieli 22 elektrownie atomowe, czy czasami czytam 19. Co może spowodować taka fala tsunami? No każdą z tych 19 czy 22 elektrowni może zamienić w Czernobyl. Ten strach też towarzyszy Japończykom, ale nikt nie będzie krzyczał, ani nie będzie błagał o pomoc, ani nikt nie będzie histeryzował. Proszę Państwa, to jest trochę inna reakcja, to jest trochę inna mentalność narodu. Może właśnie dlatego kultura tego kawałka ziemi jest taka inna. Na trzęsienia ziemi reagują z pokojem ceremonii herbacianej. No, są to takie spotkania towarzyskie. Polegające na wspólnym piciu zielonej herbaty, delektowaniu się tą herbatą. W Japonii są nawet szkoły, w których można nauczyć się sztuki parzenia i picia herbaty. No i ta ich kuchnia. Charakterystyczną potrawą japońskiej kuchni jest sushi, ale spożywa się tu również dużo innych dań z rybami, owocami morza, wodorostami oraz warzywami. Im człowiek jest starszy, tym bardziej skory do przestrzegania zwyczajów. A Japończycy są coraz i coraz starsi. Chociaż warto zauważyć, że w samym Tokio jest też projekt Borderless. To jest największe i najwspanialsze na świecie widowisko światła. Powiew nowoczesności, którą w Japonii czuć na każdym kroku. W Borderless można spędzić cały dzień na podziwianiu gry świateł, no bo ten obiekt jest ogromny, a wrażenia pozostają niezapomniane. Myślę, że na całe życie. Japonia leży na pacyficznym pierścieniu ognia. Dlatego onsen, czyli gorące źródła, można znaleźć w każdym regionie kraju. Zarówno w miastach, jak i na prowincji. Związane jest to z dużą aktywnością sejsmiczną Japonii. Onsen od wieków stanowią nieodłączną część kultury kraju. No i cieszą się niezwykłą popularnością ze względu na dobroczynny wpływ wody na skórę. No, i są idealnym miejscem do wypoczynku. Do onsen wiele osób się wybiera, no i są to takie miejsca częstych weekendowych wycieczek tubylców. Taka tradycja, którą Japonia kultywuje, którą rozwija. Japonia jest kulturą ludzi starzejących się. Mocno przywiązani są do swoich tradycyjnych strojów. A tradycyjny strój japoński to kimono. Każde kimono jest szyte ręcznie z długich, takich prostokątnych kawałków materiału. Jest wiele fasonów, zależnie od okazji, a także kolorów, zdobień, ale kimono nie jest strojem codziennym. Choć zachwyca cudzoziemców. Może to bardziej coś na wzór naszej cepeli. Też nie używamy tego co dnia. A jednak te nieprzyjazne tereny Japonii zawsze były zasiedlane przez ludzi. To dziś gęstość zaludnienia jest tutaj ogromna średnio 340 osób na kilometr kwadratowy, czyli takie wielkości porównywalne do Belgii. Tyle, że sporą część zajmują góry, więc stłoczenie na pozostałej części jest naprawdę duże. Słynne są te japońskie parkingi, które są bardzo wymyślne, byle więcej aut pomieścić. Widziałem na przykład parkingi karuzelowe, takie obracane, albo hotele kapsułowe. No taki hotel, taki pokój hotelowy bardziej przypomina gablotę w krematorium niż tradycyjny hotelowy pokój, a tego jest dosunkowo sporo. A wszystko to, żeby uniknąć ponoszenia horrendalnych opłat za ziemię. Ponoć w niektórych rejonach Tokio ceny gruntu sięgają już 400 tysięcy dolarów za metr kwadratowy. Horrendalnie dużo. Ludność Japonii przerastała aż do roku 2010, i od tamtej pory ludzi ubywa. Ubyło już 2,3%. Proszę Państwa, ale prognozy dla Japonii są nieubłagane. Wszystkie prognozy zmierzają w jednym kierunku: starzenie się społeczeństwa i depopulacja. Już dzisiaj Japończycy są najstarszym statystycznie społeczeństwem na Ziemi. Mediana wieku wynosi 49,5 roku co oznacza, że połowę japońskiego społeczeństwa ma mniej niż 50 lat, a druga połowa ma więcej niż 50 lat. Połowa społeczeństwa ma więcej niż 50 lat. Japończyków będzie coraz to mniej i mniej. Dziś jest ich jeszcze 125 milionów, ale do końca wieku ma być ich mniej jak 53 miliony osób. 53. Kobiety japońskie nie chcą mieć dzieci. W samym Tokio łatwiej jest spotkać psa niż dziecko. Jest tylko 17 milionów dzieci w wieku do 15 lat i aż 22 miliony psów. Posiadanie dzieci jest bardzo drogie, nie każdego na nie stać. Psa można wyrzucić, jak się znudzimy. No, dziecko raczej byłoby trudno. Na dziecko mało kto się decyduje. Współczynnik dzietności jest jednym z najniższych na świecie, mniejszy nawet niż w Polsce. No i do tego Japonia leży na Wyspach i na końcu świata. Pokazuje to na mapie. Imigrantów tutaj raczej niewielu się uświadczy. Zresztą kultura japońska jest dosyć hermetyczna. Trudno jest się do niej przyzwyczaić. Cudzoziemiec w Japonii zawsze będzie gajdzinem, zawsze będzie przybyszem z obcej ziemi. Bo Japonię można kochać i nienawidzić zarazem. Można ją znać i ignorować zarazem. Można akceptować i odrzucać zarazem. Można spać na tatami, ale nie przestawać pić porannej kawy. Ten zachodni zwyczaj. To są częste przypadki wśród osiadłych tam cudzoziemców. Taka ambiwalentność. Japończycy żyją wygodnie, bogato. Chodzi jest różnica między bogatym Tokio a prowincją. Na prowincji jest spokój, ludzie uprawiają poletka ryżowe i widać tam czasem starą, feudalną Japonię. Feudalną. Średni japoński dobrobyt jest na poziomie Polski, ale już indeks rozwoju społecznego, proszę Państwa, mają sporo wyższy od nas. Co znaczy, że opiekę zdrowotną i szkolnictwo mają lepiej rozwinięte, i lepiej rozwinięte niż w Wielkiej Brytanii, i lepiej rozwinięte niż w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, lepiej niż w Austrii, lepiej niż w Hiszpanii, lepiej niż we Francji, we Włoszech, czy krajach co do zasady, sporo bogatszych od Japonii. Warto zwrócić uwagę na ich zamożność. Na ten ich majątek, który posiadają, jest to dosyć dużo. W Polsce na statystycznego dorosłego przypada 67,5 tysiąca dolarów, a w Japonii to już jest 256,5 tysiąca dolarów. Proszę Państwa, w Japonii jest cztery razy więcej. Czy Japończycy uważają siebie za szczęśliwych ludzi? No, pomimo bogactwa i rozwiniętej opieki medycznej i dobrego szkolnictwa, Japończycy nie należą do ludzi szczęśliwych. Może wpływ ma na to ich wiek, bo z wiekiem jesteśmy coraz mniej zdrowi i skorzy do narzekań. A może to, że jak wszyscy Azjaci, Japończycy są bardzo pracowici i rzadko wychodzą z pracy. Japończyk, żeby się wykazać, musi zostawać po godzinach. Nie dlatego, że mu się chce pracować albo że musi coś skończyć. Jeśli nie zostanie, to znaczy, że nie zależy mu na pracy. Japończycy pracują często 80 i 100 godzin tygodniowo. A urlop? No, jest dobrze, jeśli wygospodarują 10 dni w roku. To jest dobrze. Często połowa z tego przeznaczana jest na chorobowe. Taka ta japońska kultura. W światowym rankingu szczęśliwości są za Gwatemalą, są za Kazachstanem, są za Serbią, za Chorwacją i wieloma innymi krajami których obiektywnie żyje się gorzej. Japończycy powinni uważać się za szczęśliwców, za bogatych rentierów odcinających kupony od zgromadzonego bogactwa. Ale, proszę Państwa, tak nie jest. Ostatnio Japonia dramatycznie się zmienia. Coraz więcej jest bezdomnych. Japończyk, który straci pracę, nie wyobraża sobie, że mógłby robić coś innego, bo od dziecka jest przygotowywany do swojego zawodu. Kiedy firma pada, no to on idzie na ulicę. Taki Japończyk traci honor, a nie ma wyobraźni, żeby znaleźć inną pracę. Rzuca go żona, bo nie jest w stanie jej utrzymać. Dlatego między nimi jest dużo samobójstw wśród Japończyków. W Tokio, w parkach są całe miasteczka bezdomnych, którzy mieszkają w namiotach. Nawet do Japonii wdziera się ta, ta zachodnia skrajność. Bogactwo i bieda. I tam w Tokio jest to bardzo widoczne. To sąsiaduje ze sobą. Powiedziałem, że Japonia była gospodarką eksportową, tak jak dzisiaj Chiny. Zło zaczęło się od Plaza Accord w 1985 roku. Japończycy zostali wówczas zmuszeni do umacniania własnej waluty. Żeby nie pogrążać Stanów Zjednoczonych i ich bilansu handlowego. I na pewien okres to pomogło. Japoński eksport ustał, no ale potem ten eksport pognał do góry. I ponownie zatrzymał się w roku 2008. Ale proszę zauważyć, że w stosunku do całego wolumenu gospodarki to nie jest duży eksport. My w Polsce, proszę zauważyć, my w Polsce mamy większy eksport w stosunku do PKB i to nawet trzy razy większy. Warto odnotować, że w Japonii, no bo my eksportujemy do naszych zleceniodawców, którzy u nas ulokowali swoje fabryki. A Japonia już nie. Warto odnotować, że w Japonii maleje produktywność. Na każdym rogu w miastach japońskich mamy automaty. Jest ich ponad. 5 milionów, tak się przynajmniej szacuje, ponad 5 milionów automatów. Można w nich kupować napoje i zabawki, ale także wymienić walutę, a nawet wypożyczyć Powerbank, i automaty cieszą się dużym powodzeniem. Dlaczego? No, bo ceny ziemi w Japonii są gigantyczne. Tłumaczyłem to już. I Japończycy są bardzo otwarci na wszelkie nowinki technologiczne, bo jest to zresztą cecha całej Azji. A jednak, a jednak produktywność maleje. I pokazuje to państwu. Bilans handlowy. No też nie zachwyca. Są zdecydowanie lepsi od Stanów Zjednoczonych, no ale trudno nie mieć lepszego bilansu od Stanów Zjednoczonych. Ale daleko Japonii do Chin, czy nawet do Unii Europejskiej. No proszę państwa, coś jakby się w nich wypaliło w tym 95 roku. Wypaliło, a teraz tylko dogasają sają zgliszcza. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. No tu widzimy porównanie Japonii i Polski. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako część PKB tam nie napływa obcy kapitał. U nas w Polsce obcy aż się tłoczą, żeby zainwestować, no a później eksport pokazuje to, pokazywałem to tutaj na slajdzie, a u nich jest cisza, u nich obcy nie inwestują. Dług publiczny. O, to, to jeszcze spuścizna, po ich świetności na początku lat 90. Zapowiadali się na lidera, a ostatecznie zostali z długami do spłacenia. Przegrali w tej grze rynkowej ze Stanami Zjednoczonymi. Z czasem to zadłużenie skupił Bank Centralny Japonii. I skarb japońskiego państwa płaci regularnie odsetki od tego zadłużenia do Banku Centralnego Japonii. A Japonia należy do państwa o największym zadłużeniu. Nikt ich nie wezwie do ogłoszenia upadłości, tak jak Niemcy i Francja uczyniły z Grecją. No bo to Japończycy są właścicielami swojego długu. Warto przypatrzeć się ich konkurencyjności przez pryzmat liczby przedsiębiorstw występujących corocznie na zestawieniach Forbesa 2000 i Fortune 500 Global. Najwięcej tych przedsiębiorstw było na początku lat 90., kiedy Japonia liderowała tej światowej gospodarce. Do Japonii należało 10 największych światowych banków. Jeżeli mówimy o aktywach. Ale potem ta liczba japońskich przedsiębiorstw spadała i spadała, spadała i spadała, malała konkurencyjność, a z nią zmniejszała się liczba japońskich przedsiębiorstw zdolnych konkurować na rynkach międzynarodowych. Ale ostatnio coś się zmienia. Japonia jakby odżyła. Są na trzecim miejscu na świecie po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Czyżby następowało nowe? Czyżby Japonia na nowo ożywała? Japonia ma 192 przedsiębiorstwa w zestawieniu 610 ze Stanów Zjednoczonych i 302 z Chin. Niby my, Polacy, mamy ten sam dobrobyt. Pokazywałem to. Mamy ten sam dobrobyt co Japonia. Proszę Państwa, ale naszych przedsiębiorstw w tym zestawieniu jest zaledwie 7. To też pokazuje siłę naszych gospodarek. Japończycy mają swoje marki, pod którymi mogą sprzedawać własne produkty. A my możemy występować wyłącznie jako podwykonawcy tych, którzy u nas inwestują. Pracujemy na obce marki, na wypromowanie ich nazw. My, Polacy, możemy być jedynie podwykonawcą Japończyków. No, taka jest ta realna konkurencyjność naszej gospodarki. My, Polacy, niby jesteśmy bogaci, ale nastąpiło to tylko z łaski naszych zleceniodawców, którzy zechcieli u nas zainwestować. Póki co jest moda na Polskę, więc inwestują. Proszę Państwa, ale oko pana obejmuje całe światowe spektrum i niebawem może się od nas odwrócić. Konkurencyjność jest podstawą samodzielności. A u nas tej konkurencyjności nie ma. My nie mamy nic własnego. Nakłady na badanie i rozwój. Hmm. Japończycy uwielbiają nowinki techniczne. Ich świat się zmienia z dnia na dzień przy ich czynnym udziale. Nakłady na badania i rozwój wydają na poziomie 3,3 PKB. Tu pokazuję te dane na wykresie ciągłym. W roku 1996 to było 2,6 produktu krajowego brutto, a teraz już 3,3 produktu krajowego brutto. Można powiedzieć, coraz bardziej ten ich świat, ich otoczenie jest wypełniane przez nowe technologie. A u nas, u nas w Polsce mieliśmy 0,6 produktu krajowego brutto, a teraz mamy 1,4 PKB. Grubo, grubo poniżej wartości oczekiwanych przez Unię Europejską. Unia Europejska oczekuje 3% PKB, no, a, my, a my nawet połowy tego nie spełniamy. Za to wydajemy więcej na zbrojenie, aż 4% PKB. Inne mamy priorytety. My wybieramy szable zamiast sztucznej inteligencji. My pracujemy, żeby wyostrzyć nasze zdolności obronne. A co ciekawe, te zdolności obronne, jakby, powiększymy przez zakup obcej myśli przez zakup, bo my jej sami nie stworzymy. Ale chciałbym zwrócić szczególną uwagę na źródła energii. Japończycy rozwijali energetykę jądrową do roku 2011. No to wówczas w 2011 doszło do trzęsienia ziemi i morskiego tsunami u wybrzeży Honsiu. Te fale tsunami miały 10 metrów wysokości, a w skrajnych przypadkach dochodziły nawet do 29,6 metra. Wały zabezpieczające elektrownie były zaprojektowane tylko na 7-metrowe fale. No i ewakuowano wówczas ponad 400 tysięcy osób. Na skutek wstrząsów doszło do automatycznego wyłączenia co najmniej czterech spośród 54 wszystkich japońskich reaktorów jądrowych z tych 22 elektrowni atomowych. Straty spowodowane między innymi radioaktywnym zanieczyszczeniem i jego usuwaniem oszacowano później na 180 miliardów dolarów. Proszę Państwa, i po tym tragicznym doświadczeniu z tym tsunami w Fukushimie, wówczas wstrzymano w Japonii rozwój energetyki jądrowej. Postawiono na węgiel, postawiono na gaz jako te bezpieczniejsze źródła, a mimo to produkcja energii elektrycznej na mieszkańca w Japonii, proszę zauważyć, jest dwa razy większa niż w Polsce. Czy ma to jakieś praktyczne znaczenie? Ma bardzo duże. Zapowiada się, że czasy, które nadchodzą, będą należeć do sztucznej inteligencji, a sztuczna inteligencja potrzebuje dużych ilości energii. Wydaje się, że Japończycy są zdecydowanie lepiej przygotowani na nadchodzące lata. Oni, jakby, zasymilują to z marszu. Japonię można kochać i nienawidzić, można ją znać i ignorować, można akceptować i odrzucać, można spać na tatami, ale nie przestawać pić zachodniej porannej kawy. To częste przypadki wśród osiadłych tam cudzoziemców, taka ambiwalentność. Bo Japonia to inne od naszego społeczeństwo. Tam, w czasie i po kataklizmach, nie ma chaosu, nie ma bandytyzmu na gruzach miast, nie ma kradzieży ani aktów przemocy. Nikt nie plądruje sklepów, ani domów, nikt nie kradnie części z porzuconych samochodów. W Japonii, gdy ktoś otwarcie prosi o pomoc, to znaczy, że nie daje sobie rady. A jak nie daje sobie rady, to powinien odejść, odejść, bo się nie nadaje. A jak ktoś się nie nadaje, to już ociera się o utratę twarzy, co w Japonii jest najgorszym poniżeniem. Utrata twarzy jest jednoznaczna z honorowym sepuku albo inną formą honorowego samobójstwa. Słychać co dnia o takich przypadkach. Opisuje je prasa. Postępowanie niegodne oznacza ostracyzm, wykluczenie społeczne, a to skutkuje śmiercią. Japonia jest krańcowo inna od nas. W latach Wałęsy nikt nie wierzył, że nasze dobrobyty się zejdą. A teraz te dobrobyty się zeszły. Może nawet w najbliższym czasie ich prześcigniemy. A jednak nie jesteśmy Japonią. Nie jesteśmy. Mentalnie nie jesteśmy. I to polecam Państwa refleksji. Dziękuję za uwagę.